Podczas 44. sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w dniu 25 sierpnia 2021 roku w sali narad Urzędu Miejskiego została odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona uczestnikom strajku okupacyjnego, który tutaj odbywał się od 29 grudnia 1980 roku do 12 stycznia 1981 roku i zakończył się podpisaniem porozumień ustrzysko-rzeszowskich najpierw 19 lutego w Rzeszowie, a 20 w Ustrzykach Dolnych. Głównymi postulatami strajkujących były m.in. potwierdzenie własności do ziemi, wstrzymanie procesu kolektywizacji rolnictwa, a także rejestracja niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Determinacja strajkujących przyniosła im sukces. Najpierw w dniu 19 lutego podpisano porozumienie w Rzeszowie, a dzień później, 20 lutego, zawarto je w Ustrzykach Dolnych. Rolnicy dostali wiele, ale rejestracja ich związku została zrealizowana dopiero po kilku miesiącach, w maju 1981 roku. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za umożliwienie nam wkroczenia w obrady sesji Rady Miasta i Gminy w Ustrzykach. To sytuacja wyjątkowa, kiedy przedstawiciele IPN-u mają możliwość i honor uczestniczyć w obradach tego lokalnego samorządowego parlamentu. Myślę, że sytuacja wyjątkowa z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że mamy dzisiaj okazję odsłonić tablicę pamiątkową poświęconą uczestnikom strajku ustrzyckiego, który w tej historycznej sali toczył się od 29 grudnia 1980 roku do 12 stycznia 81 roku, kiedy został praktycznie spacyfikowany przez organy bezpieczeństwa, przeniósł się częściowo do siedziby MKR-u tutaj w Ustrzykach, a częściowo do budynku WZZ-u w Rzeszowie, gdzie toczył się strajk generalny. Celem zasadniczym tego strajku było osiągnięcie pewnej niezależności, czy też uznanie przez obóz władzy rządzącej, obóz władzy komunistycznej, uznanie niezależnej organizacji chłopskiej. Ale tak naprawdę tutaj w Ustrzykach toczył się bój o coś więcej. O zaakceptowanie pewnych podstaw demokracji, o zaakceptowanie także możliwości swobodnego rozwoju gospodarstw rolnych w obszarze Bieszczad, szczególnie w obszarze stykającym się z tak zwaną przestrzenią państwa rolnowskiego, czyli ośrodka odpoczynkowego Urzędu Rady Ministrów. Strajk na tej drodze do odzyskiwania przez Polskę niepodległości, do budowania przestrzeni wolności w warunkach PRL-owskich był bardzo istotny. Do mnie szczególnie przemawiał wtedy, kiedy byłem młodym chłopakiem, nastolatkiem, oglądałem na ulicach Przemyśla plakaty przygotowane właśnie przez strajkujących w Ustrzykach, ale także współcześnie jako do historyka przemawia do mnie jeden istotny, bardzo istotny plakat, który czasami może jest aktualny nawet współcześnie, że Ustrzyki to także Polska. W PRL-u, ale pewnie i współcześnie, czasami zapomina się o pewnych regionach Polski, pewnych peryferiach, jakbyśmy to określili. I ten plakat jest tutaj bardzo wymowny w kontekście właśnie postrzegania Ustrzyk, że Ustrzyki to także Polska, także polskie potrzeby, to także polskie oczekiwania, to także polski interes. Bardzo Państwu dziękuję, że mamy możliwość właśnie odsłonięcia tej tablicy i przypomnienia o tych, którzy upomnieli się
o ustrzyki, o swoje prawa, o prawo do wolności, a przede wszystkim prawo do zrzeszania się w niezależnej organizacji chłopskiej. Rocznica strajków rzeszowsko-pruszczyckich. Wprawdzie strajki zostały zakończone w grudniu 1981 roku, ale z racji sytuacji pandemicznej nie mogliśmy odsłonić tej okolicznościowej tablicy. Rzeszów ma swoją tablicę. Ustrzyka dotychczas nie było. Upamiętnia ona przede wszystkim uczestników strajku ustrzyckiego, który do 12 stycznia 1981 roku toczył się właśnie w tej historycznej sali Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach. Strajku, który miał swoje bardzo istotne znaczenie dla powstania niezależnych organizacji chłopskich, przede wszystkim NSZZ, RI, Solidarność. Dzisiaj również odsłaniamy wystawę okolicznościową poświęconą Solidarności Rolniczej właśnie w Ustrzykach, bo również tu rodziła się Solidarność Rolników w latach 1980-81. Dzięki. Dzięki bardzo. Tablica niewątpliwie jest symbolem tego, że w Ustrzykach Dolnych doszło do wydarzeń takich, które zapisały się na trwałe w historii Polski. Osobiście tutaj byłem uczniem ostatniej klasy liceum, obserwowałem jakby z poprzedniej posesji, jak to ten strajk przebiegał. Pamiętam, mam to dzisiaj w pamięci, ale pewnie wtedy nie przypuszczałem, że przyjdzie mi odsłaniać płytę poświęconą tym wydarzeniom. Także ta historia namacalna, prawda, ona dzisiaj jest dla naszych uczniów i dla młodzieży czymś szczególnie wartościowym. Dziękuję serdecznie i zapraszam Państwa do następnego punktu naszej sesji. 40. rocznicę tamtych wydarzeń na Ustrzyckim Rynku otwarto wystawę Tu rodziła się Solidarność Rolników, którą będzie można oglądać do 24 września 2021 roku. Wystawa została przygotowana praktycznie przez oddział w Rzeszowie, to we współpracy także z innymi oddziałami. Wpisuje się jakby w pewien cykl wystaw, który Instytut Pamięci Narodowej w ostatnich latach przygotował. Pierwsza z tego cyklu wystawa nosiła tytuł Tu rodziła się Solidarność. Chodzi o tę wielką Solidarność Robotniczą, która powstała w sierpniu 80 roku. Druga dotyczy właśnie Solidarności Rolniczej. I nosi tytuł Tu rodziła się Solidarność Rolników. Trzecia, która jest także w przestrzeni publicznej pokazywana aktualnie w Rzeszowie, to wystawa Tu rodziła się Opozycja. Cofamy się trochę w czasie. Dlaczego taki tytuł wystawy i jakby sposób dedykowania jej miejscom, miejscowościom, ludziom, którzy tworzyli zręby niezależnych organizacji w realiach PRL-owskich. Tu rodziła się Solidarność Rolników. My jako historycy mamy pełną świadomość, że także tu, w Ustrzykach, w 80 i 81 roku rodziła się Solidarność Rolników. Tytuł nie jest przypadkowy, nie chodzi nam o konkretne organizacje. Chodzi nam o wszystkie organizacje niezależne, środowiska niezależne związane z rolnictwem w Polsce, które powstawały na kanwie Solidarności i Festiwalu Solidarności, które miały swój istotny wpływ na pewien ciąg i efekt domina w opalaniu komunizmu w Polsce. I właśnie Ustrzyki były na ustach wszystkich w całej Polsce w 81 roku, kiedy tu toczył się strajk, słynny strajk ustrzycki. Wystawa oczywiście pokazuje także strajk w Ustrzykach, ale pokazuje inne ważne wydarzenia, które w Polsce działy się na przestrzeni 80 i 81 roku. Zatem te kamienie milowe, jakimi były właśnie
powstanie Solidarności Wiejskiej, strajki w Kostrzykach, strajki w Rzeszowie. Następnie zjazd jednoczeniowy, który miał miejsce 8 marca 1981 roku w Poznaniu, gdzie powstała jedna duża organizacja NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. I wreszcie 12 maja, kiedy Sąd Najwyższy w Warszawie ugiął się i wyraził zgodę na zarejestrowanie tej pierwszej niezależnej w PRL-u, a właściwie w całym obozie władzy komunistycznej organizacji chłopskiej. Pokazuje zwieńczenie tej wolnościowej działalności w grudniu 1981 roku, kiedy około 300 chłopskich działaczy zostało internowanych i osadzonych w miejscach odosobnienia. Oczywiście większość rolników zaangażowanych, czy część rolników zaangażowanych w tę działalność niepodległościową nie zaprzestała działalności także w stanie wojennym, kontynuując ją w ramach różnych organizacji, czy duszpasterstw rolniczych, przede wszystkim tutaj na Podkarpaciu. Ta wystawa jest również z punktu widzenia nie historyka, bo jako jedyny po tej stronie przemawiający nie jestem historykiem, jest ważna z tego powodu, że chcemy trafić też do naszych mieszkańców. Dzisiaj w dobie internetu, w dobie komputerów, elektronizacji mam wrażenie, jakbyśmy coraz mniej przywiązywali uwagę do swojej historii, swojej tożsamości. A ta wystawa pokazuje, jak ważnym miejscem w tych latach były Ustrzyki Dolne i jak ważną odegrały rolę dzisiejszej Polsce. I cieszę się i dziękuję panu dyrektorowi, że mogliśmy tę wystawę właśnie umieścić tutaj, w centralnym miejscu Ustrzyk Dolnych. I liczę na to, że bo tutaj z nami dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek, ale zwłaszcza dyrektorzy szkół, przedszkoli, że wrzesień to będzie miesiąc, kiedy te krótkie, jednodniowe, godzinne, dwugodzinne wycieczki będą właśnie w to miejsce, żeby nasza ustrzycka młodzież tą historię poznała. Myślę, że powinno być takim standardem, że każda klasa na lekcji historii w szkole podstawowej, w każdej szkole podstawowej gminy Ustrzyki Dolne jedną godzinę spędzi w tym miejscu, aby młodzież mogła tą historię poznać i w przyszłości przekazywać ją dalej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja tylko chciałem dołączyć do tych moich przedmówców wspaniałych i jeszcze raz podziękować za to, że dzisiaj w naszym mieście mamy Instytut Pamięci Narodowej, a także wystawę, która na trwałe się pisze tutaj i będzie świetną okazją do prowadzenia edukacji historycznej naszego młodego pokolenia. I uważam, że jest to bardzo skuteczna forma, bo jednocześnie i wycieczka, i ta sfera poglądowa, i ta sfera narracyjna, i miejsce, w którym ta wystawa została zamieszczona, sprzyjają jakiejś takiej głębszej refleksji nad naszą najnowszą historią, która niejednokrotnie właśnie w różny sposób jeszcze do dzisiaj jest przedstawiana. A Instytut zawsze umacnia tą narrację, jakby była pewnym odbiciem lustrzanym przeszłości. No bo taka jest rola historyka i taka jest rola Instytutu. I to jest coś, co dla nas stanowi szczególną wartość w tym szumie medialnym. Dzisiaj będziemy mieli okazję, żeby się dość szczegółowo zapoznać z całym tłem, ale z drugiej strony również spojrzeć na to z takiej perspektywy, że to nasze małe środowisko jednak dokonało czegoś wielkiego i uczestniczyło w czymś historycznie niezmiernie ważnym. I w kontekście, prawda, wydarzeń lat 78-80, kiedy opozycja polityczna wobec PRL się rodziła, krystalizowała się, ona również tu była obecna i tutaj byli działacze, którzy oddawali wszystko, co mieli najbardziej cennego na rzecz dobra wspólnego. To między innymi jest wielka rzecz. I też dzisiaj jest to forma podziękowania tym ludziom za to, że oni zechcieli podjąć ten trud, a przecież tamte warunki były zupełnie inne. Za taką działalność groziły represje. Niejednokrotnie te represje dotknęły wielu tych ludzi. A Solidarność Indywidualna Rolników była szczególnie nielubiana przez władze PRL. I starano się ją w różny sposób minimalizować, marginalizować. To też
jest rzeczą szczególnie ważną, abyśmy o nim pamiętali. Tutaj przyjmujemy takie zobowiązanie, że ta nasza młodzież, dzieci przyjdą, będą się szczegółowo z tą wystawą zapoznawać i myślę, że ona będzie inspiracją do tego, że sięgną po inne materiały również, nie tylko na temat rolników, ale w ogóle przeszłości i materiały Instytutu Pamięci Narodowej na Podkarpaciu. Jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować w imieniu naszych mieszkańców za to, że dzisiaj gościmy Państwa i mamy właśnie tą świetną wystawę zaprezentowaną. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, no więc tutaj już tyle zostało powiedzianych mądrych słów i takich głębokich słów, że ja nie będę powtarzał po raz kolejny tego samego doniosłości tego wydarzenia, które upamiętniamy, ważności tych dzisiejszych faktów, które tutaj się dokonują. Ja chcę tylko powiedzieć, tak rozglądając się dookoła, wszyscy jesteśmy mniej więcej z tego samego pokolenia. Mówi się o tym pokoleniu, nie wszyscy, bo to są młodsi oczywiście, ponieważ proszę się nie obrażać. Ja mówię o większości. Że to pokolenie bardzo często nazywane jest pokoleniem Solidarności. Więc to, o czym my dzisiaj mówimy, to jest nie tylko historia, to jest po prostu nasze życie. To jest to, co nas konstytuowało. To jest to, co wpływało na to, jak się zachowywaliśmy, jak się potoczyły nasze losy, naszego życia. Pamiętacie Państwo na pewno, że po rozpędzeniu tego strajku przeniesiono tutaj. Tutaj była siedziba, tutaj były negocjacje i tu te negocjacje się zakończyły i bardzo często przychodziliśmy tutaj pod ten budynek oczekiwać tego, co tam się wydarzy, bo wszyscy wiedzieli, co się może wydarzyć. Pamiętam też takie piękne wydarzenie, ono było trochę później, potężny marsz tutaj Solidarności, to było w maju, potem piękna msza święta, uroczysta manifestacja, chyba całe Łuszczyki, to były tysiące ludzi. I tą atmosferę. Ja akurat byłem wtedy młodym człowiekiem, młodszym od pana dyrektora o kilka lat, ale też w liceum. I pamiętacie Państwo, że młodość wykuwa człowieka na całe życie. I jestem wdzięczny tej historii, że Solidarność kształtowała moje i nasze życie. Takimi najpiękniejszymi ideałami, jakie w Polsce w ogóle w swojej historii były. To były przepiękne ideały, najczystsze ideały. I tak naprawdę po dzień dzisiejszy one są ważne. Już ostatnie słowo. Co to tej historii? Historia to nie jest, jak mówił Karol Marx, nadbudowa, którą można w różny sposób powiedzmy kształtować. Ona się pojawia, znika. A historia to jest nasze życie. To jest korzeń, z którego wyrastamy. Odcięcie tego korzenia wpływa na to, że to życie zanika. Ono się toczy. Ono nie ma żadnej głębi i żadnej przyszłości. Dlatego odtwarzanie tego, pokazywanie tego, nie tylko powiedzmy takim etapie faktografii, tak, powiedzmy upamiętnienia, no to jest rzecz piękna i ważna i ona również wpływa na to, czy będziemy tutaj, czy nas nie będzie. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy przyczynili się do tego wydarzenia, a przede wszystkim dziękujemy tym wszystkim, którzy brali udział w tych wydarzeniach, dzięki którym mamy wolną Polskę. Dziękuję bardzo. W uroczystej części sesji wzięli udział dr Dariusz Iwaneczko, dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie, Marek Andruch, starosta bieszczadzki, Artur Woźny, wicestarosta, Bartosz Romowicz, burmistrz miasta Ustrzyki Dolne, Michał Wnuk, zastępca burmistrza, Arkadiusz Lupa, przewodniczący oraz członkowie Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, a także licznie zgromadzeni goście. Thank you.